Spotykamy się w tej sali z miłą wiadomością, z miłą informacją, że miasto Zamość wygrało tym razem tylko wojewódzki, ale także etap konkursu Świeć się z energią. Bardzo, bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana Roberta Soszka z firmy Energa, który jakiś czas temu przyniósł te piękne sprzęty. Za chwileczkę będziemy wiedzieć, do kogo one trafią, jakie były kryteria przyznawania, ale szanowni państwo, zanim oddam głos przedstawicielowi firmy Energia, a później naszym gościom z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz PCK, to pozwolę sobie podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję po raz trzeci. Jak państwo pamiętacie, przez dwa poprzednie lata miasto Zamość było hegemonem w Polsce, wygrywało ten konkurs w Cuglach. W tym roku się nie udało, nie dlatego, że byliśmy słabsi, tylko dlatego, że inni byli lepsi. Trzeba pogratulować zwycięzcom, trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku było lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłym roku, że znowu wygramy. Dla nas, poza prestiżem, poza nagrodami, ten konkurs ma jeszcze trzecią kategorię, trzeci wymiar. Otóż dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać, jak silna i jak fajna społeczność w Zamościu głosuje w tego typu inicjatywach i jak bardzo zamościanie są za tym, żeby wspierać osoby słabsze, bo te nagrody trafiają do osób, którym się troszeczkę gorzej w życiu powiatu. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam pana Roberta, proszę bardzo, do mikrofonu, pozwolę sobie włączyć. Dzień dobry, witam państwa. Ciężko mi na pewno będzie przebić takiego świetnego mówcę, bo liczyłem, że jednak będzie łatwiej. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że jestem tutaj i mogę chwilę poopowiadać o samym konkursie, o jego założeniach, ale też o pewnym można powiedzieć, tak jakby głównym wątku tego konkursu. My jako Grupa Energia bardzo się cieszymy, że możemy wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy, które pozwalają pomagać osobom potrzebującym, pomagać przede wszystkim wszelkiego rodzaju ośrodkom, które takiej pomocy potrzebują, domom dziecka, wszelkiego rodzaju stowarzyszeniom. I taki konkurs, taki plebiscyt jak Świeć z Energią, który jest autorskim plebiscytem, jest bardzo fajnym narzędziem z pomocą ponad 200 placówek, wszelkiego rodzaju właśnie sprzętami, tak jak tutaj widzimy, które pozwalają podnieść standard funkcjonowania tych placówek. Na Zamość niestety nie wiem, co spowodowało, że tym razem się nie udało. Także jeżeli chodzi o same można powiedzieć założenia konkursu i sam tak jakby jego przebieg liczbowy, jest to bardzo fajna akcja, powszechna w całej Polsce. Wszystkie województwa biorą udział i w tej 10. edycji miasto Zamość otrzymuje tytuł, no niestety, tylko wojewódzki świetnej stolicy Lubelszczyzny, za co serdecznie gratuluję ze strony Grupy Energa. Wielkie brawo. Bardzo dziękujemy bardzo. Brawo dla Grupy Energa. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to co? Teraz popołudzujemy troszeczkę z czekiem. To jest wartość nagród, które udało nam się pozyskać. I zaprosimy może panią Anię Pawlikę do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przedstawiciel Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Proszę bardzo. W jaki sposób państwo rozdzielacie ten sprzęt? To ja zabiorę, to już nasze. Dobrze. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie Zamości już trzeci rok z rzędu ma tą przyjemność podziału tego sprzętu AGD.
Właśnie w obecnym roku do Zamościa przyjechało 15 sztuk tego okazałego sprzętu AGD i Miejskie Centrum miało za zadanie podzielić ten sprzęt pośród osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W tym roku ten sprzęt trafi do osób samotnie gospodarujących, objętych pomocą NCPR-u. Są to osoby niepełnosprawne. Osoby, które przy okazji niepełnosprawności mają też inne problemy, ale głównie tutaj trudna sytuacja materialna tych rodzin i niepełnosprawność była przesłanką do otrzymania tego właśnie sprzętu. Wszystkie te osoby są znane pracownikom socjalnym Miejskiego Centrum. Na co dzień te osoby obejmujemy wsparciem, także pracownicy socjalni zakwalifikowali te osoby do otrzymania sprzętu i mieli taką radość przekazania tym osobom i rodzinom tą dobrą taką informację, że te osoby akurat w tym roku takie wsparcie mogą otrzymać. Ponadto dwie sztuki sprzętu przekazujemy jako miasto Zamość przy współudziale Miejskiego Centrum do dwóch stowarzyszeń działających w obszarze pomocy społecznej i tak jedna z tych dwóch lodówek trafi do Stowarzyszenia Otwarte Serca w Zamościu, które prowadzi świetlicę wsparcia dziennego. Natomiast zmywarka zostanie przekazana do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Zamościu. W dniu dzisiejszym te sprzęty zostaną przekazane tym organizacjom, jak również klientom pomocy społecznej. Pracownicy socjalni dzisiaj te rodziny odwiedzą i tutaj będą uczestniczyć przy przekazaniu tego sprzętu. To, co mogę powiedzieć, że przez te 3 lata właśnie tutaj z panią dyrektor podsumowałyśmy przed naszym tutaj spotkaniem z państwem te 3 edycje właśnie plebiscytu Świecie z Energą, gdzie miasto Zamość wygrywało tytuł świetnej stolicy Polski dwukrotnie i teraz tytuł najbardziej rozświetlonego miasta na Lubelszczyźnie, to właśnie możemy z panią dyrektor powiedzieć, że sprzęt AGD trafił łącznie z tymi obecnymi dzisiejszymi sprzętami do 98 rodzin. Także blisko 100 rodzin otrzymało przez te 3 lata sprzęt. Dokładnie to są 123 sztuki sprzętu AGD. I jak wiemy, jest to sprzęt energooszczędny, wysokiej jakości i dzięki temu, że jest energooszczędny, na pewno posłuży naszym klientom, mieszkańcom miasta Zamość długotrwale i dzięki temu, że jest energooszczędny, będzie powodował, że rachunki za energię tych naszych mieszkańców będą niższe niż używanie takiego sprzętu z takiej starszej generacji. Poza tym ten sprzęt na pewno ułatwi takie codzienne funkcjonowanie klientom pomocy społecznej, naszym mieszkańcom. Także dziękuję tutaj właśnie grupie Energa, że od 10 lat przekazuje na takie cele charytatywne ten sprzęt. I na pewno tutaj warto się angażować w takie różne przedsięwzięcia, bo dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani jako społeczeństwo tutaj miasta Zamość, to jest przede wszystkim ważne to, że te nagrody docierają do naszego miasta i trafiają później do osób najbardziej potrzebujących, do osób objętych wsparciem Miejskiego Centrum, do osób niepełnosprawnych, do osób i rodzin, które na co dzień na pewno nie mogłyby sobie pozwolić na zakup sprzętu takiej jakości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo pani Ani. Jak państwo widzicie, jeśli chodzi o mówców, to pani Ania jest rekordzistą świata. Lepiej od nas dwóch. Myślę, że dlatego przegraliśmy ten plebiscyt na poziomie ogólnopolskim, bo za mało osób w Tyszowie zgłosowało, więc następnym razem trzymamy kciuki. Będziemy zachęcać. Szanowni Państwo, na sali są przedstawiciele nie tylko Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ale także beneficjentów, czy też osób obdarowanych, są przedstawiciele schroniska, więc może zaproszę do mikrofonu, jeśli ktoś z Państwa chciałby coś przekazać. Jest pan doktor Jerzy Liberacki z PCK, który zajmuje się fizycznym rozdysponowaniem tego sprzętu. Jeśli ktoś chciałby przekazać jakąś informację, czy zapytać o coś, to zapraszam, a jeśli nie, to zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Panie Robercie, proszę bardzo. I Państwa zapraszamy. Tak, zabierzemy mikrofon, chyba że ktoś chce coś powiedzieć. Proszę bardzo. Stawać przed obliczem Państwa, może to się staje troszkę nudne,
ale chciałbym zaprzeczyć temu, co powiedział pan, że Zamość spadł gdzieś. Nigdzie nie spadł, proszę państwa. Jesteśmy i tak na dobie, i tak na dobie. Muszę państwu powiedzieć, że mam przyjaciół w całej Polsce i w pewnym okresie ci ludzie żyją między innymi tym plebiscytem, bo ja otrzymuję od nich informacje przekazywane w różnego typu okazjach, także myślę, że i tak spotkał nas duży zaszczyt, że Zamość stał się beneficjentem i zdobył pierwszą nagrodę w województwie zamojskim. Myślę, że to też jest wielki zaszczyt. Promocja Zamościa. Zamojskim, bardzo dobrze. Zamojskim. Proszę państwa, ja żyłem w czasie, kiedy Zamość był województwem i naprawdę było fajnie. Muszę potwierdzić i powiedzieć, że pan doktor wspomina czasy, akurat wtedy Zamość został województwem, jak myśmy się rodzili, bo to takie pokolenie mniej więcej. Mieliśmy okazję wszyscy urodzić się i mieszkać w województwie zamojskim. Dziękuję za komplement, jeśli chodzi o mój wiek. No. Ale życzę panu prezydentowi, żeby był prezydentem miasta wojewódzkiego. No, dziękuję bardzo. Zreprezentowałem się, przepraszam. Dziękuję jeszcze raz Grupie Energa za ten wspaniały prezent. Polski Czerwony Krzyż niejako jest takim przekaźnikiem tych darów, bo musimy taką funkcję pełnić. Natomiast pięknie się dzieje, że właśnie ten sprzęt trafi do ludzi, którzy go potrzebują, bo taki jest niestety wśród nas jeszcze wielu. Dziękuję panu bardzo za to, co państwo robią. Myślę, że trzeci raz, później będzie czwarty, piąty i kolejny. Jak najmniej. Gratuluję inicjatywy. W tym roku też walczymy. Dobry, ja reprezentuję Koło Zamojskie Towarzystwa Pomocy imieniem świętego brata Alberta, które prowadzi schronisko dla bezdomnych i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Energii w imieniu właśnie mieszkańców tego schroniska za zmywarkę. Nie mamy zmywarki, jest nam bardzo potrzebna, zresztą powiem tak po cichu, że mamy takie nawet zalecenia sanepidu i ta zmywarka nas ratuje. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękować w imieniu Stowarzyszenia Otwarte Serca, ponieważ prowadzimy od 2003 roku jedną z placówek w szkole podstawowej numer 2. I w tym roku planujemy przenieść ze szkoły placówkę do nowo otwartego takiego budynku wyremontowanego i będzie ta lodówka służyła nie tylko dzieciom, bo jest taka propozycja i współpracy z zarządem osiedla, że będą tam przychodziły dzieci, będzie przychodziła młodzież i będą przychodzili seniorzy. Także bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, to miła chwila, kiedy pogrzejemy się w blasku energii, zrobimy sobie zdjęcia, zapraszam, kto ma ochotę do wspólnej fotografii, a później niestety, ale będę prosił męską część publiczności o to, żeby pomogli przenieść te rzeczy. Żartowałem, mamy od tego ludzi, Marek stoi. Sam to wniosłem. Tak? Zapraszamy Panią Dyrektor.